Witam Państwa serdecznie. Zakończyła się piąta przekładana wielokrotnie konferencja latającego Uniwersytetu Leszczynowego, które to konferencję organizuje ja, czyli Gabriel Maciejewski. Jeden z wykładów dotyczył instytucji, która się nazywała Kongregacja Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych, a prowadziła ją pani profesor Anna Barańska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzisiaj się spotykamy, żeby porozmawiać przez chwil kilka o tej instytucji, ale ja bym chciał zacząć żartem. Czytała pani może, anegdotą w zasadzie, nie żartem, czytała pani może taką książkę, która się nazywa Wspomnienia handlarza obrazów, napisał Ambroży Wollard, słynny promotor awangardowych artystów. Nie, niech pani przeczyta, dlatego że tam jest fantastyczna zupełnie scena. Akcja oczywiście rozgrywa się we Francji, Trzecia Republika w rozkwicie. Na proszonym obiedzie u państwa doktorostwa jakiejś burżuazyjnej rodziny w Paryżu siedzi sławny malarz, grafik, skandalista Felicien Robs, specjalista od roznegliżowanych dziewcząt na krzyżu i kuszeń świętego Antoniego w tym sztafarzu robionych, sprzedaży kupidynków i tego rodzaju schematów ikonograficznych. I przy tym obiedzie w burżuazyjnym domu ów pan, skandalizujący artysta, rozmawia z wiceministrem do spraw wyznań o tym, kto powinien być katolickim biskupem w III Republice. To jest nie do uwierzenia. To jest coś nieprawdopodobnego. Ślady, jakby to powiedzieć, rozbratu, jaki państwo brało z kościołem w XIX wieku, są dostępne w bardzo zaskakujących miejscach. A ja, moje pierwsze pytanie, ponieważ wykład nie zostanie upubliczniony, w skrócie, czym zajmowała się Kongregacja Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych? Kongregacja zajmowała się poważnymi problemami Kościoła, które miały jakiś związek z relacją między Kościołem i władzą świecką i które zostały oddane kongregacji do ekspertyzy przez papieża bądź kardynała sekretarza stanu. Odniosłem wrażenie, że na przestrzeni stulecia XVIII i XIX wyglądało to trochę tak, jakby kongregacja, a także cały Kościół bronił coraz to dalej na swoim terenie umieszczonych placówek doktrynalnych, tak? A państwo wkraczało na ten teren, dewastując absolutnie wszystko i wywierając presję oraz przejmując poszczególne, jakby to powiedzieć, obszary władzy z rąk Kościoła. Tak to wyglądało. Ja bym to określiła tak, że w epoce nowożytnej państwa w Europie to są państwa wyznaniowe. Kościół i państwo są ze sobą dosyć blisko powiązane. I kiedy to państwo zaczyna się zmieniać już bardzo wyraźnie od końca XVIII wieku i później w XIX, to te relacje, znaczy te związki pozostają, tylko że one już, wtedy funkcjonuje to na innej zasadzie, państwo oddala się od Kościoła, natomiast związki instytucjonalne i zależności pozostają i tutaj leży ta bardzo wielki problem. Tu rodzą się te konflikty. My żyjemy pewnym takim złudzeniem, które jest w nas utrzymywane dzisiaj. Dla mnie to było spore zaskoczenie, że istniały tak zwane państwa katolickie w epoce nowożytnej, a te państwa katolickie, takie jak Austria, one wywierały dokładnie taki sam nacisk i generowały takie same konflikty w sferze administracyjnej z Kościołem, jak państwa, które od katolicyzmu się jawnie odżegnywały. Mówiła pani, że Austria cesarza Józefa była jednym z najbardziej opresyjnych wobec Kościoła organizmów. W czym to się wyrażało? To znaczy, może najbardziej opresyjnych to może być mylące, bo to sprawia wrażenie, że prawda, jakiejś prawnej dyskryminacji na przykład. Tutaj nie o to chodziło. Polityka Józefa II była prowadzona w imię opieki nad Kościołem katolickim. On się cały czas, prawda, deklarował jako monarcha katolicki, który po prostu Kościół chroni, chce rozwijać, ale, prawda, w imię pewnego swojego pomysłu. I jako ten opiekun Kościoła urządzał ten Kościół tak, jak sobie wyobrażał, że Kościół powinien funkcjonować. No, co się przejawiało na przykład, prawda, w generalnej kasacie klasztorów,
w usunięciu niektórych, większości właściwie zakonów w ogóle z powierzchni, z takiego horyzontu religijnego monarchii, w zreformowaniu systemu studiów w seminariach duchownych. No i całym szeregu, prawda, innych ingerencji w życie Kościoła, w sprawach, prawda, nawet liturgicznych. I tu, prawda, był problem. To było, prawda, narzucenie władzy monarchy w kwestiach, które no, były wcześniej zastrzeżone dla władzy duchownych. Czy można powiedzieć wprost, że władcy uważający się za władców katolickich chcieli mieć taką samą pozycję wobec Kościoła i wobec Rzymu, jak rosyjski car wobec Kościoła prawosławnego, jak król angielski wobec Kościoła anglikańskiego? Czy to był cel i czy do tego dążono świadomie? Znaczy, to był kierunek. Może, prawda, to nie był dosłownie, prawda, model, który chciano powtórzyć, ale znaczy była tutaj ewidentnie no, chęć naśladowania tutaj tych systemów, które dawały władcy większy wpływ, prawda, na to, co się dzieje w Kościele. Uderzające w tym jest to, że tak naprawdę ta postawa to jest zanegowanie, jakby to powiedzieć, podstawowych założeń istnienia Kościoła, czyli sprowadzenie wszystkiego do praktyki politycznej i usunięcie no, rzeczy najważniejszych, czyli tego, że jest jakiś przyszły świat, w którym wszystko będzie wyglądało inaczej niż na Ziemi. Czy tak można to ująć? Oczywiście, to znaczy, tym bardziej, że polityka, tutaj mówimy o XVIII wieku, to jest jeszcze w zasadzie przed czasem, kiedy kongregacja powstała. Ale prawda, oczywiście, prawda, że tutaj panujący stawiają politykę, doczesność na pierwszym miejscu, prawda, i w tej perspektywie patrzą na stosunki, prawda, między Kościołem a państwem. Natomiast w XIX wieku jest ta sytuacja staje się jeszcze trudniejsza, bo państwo zaczyna się stopniowo sekularyzować i pozostaje czasem firma monarchii katolickiej, natomiast instytucjonalnie to państwo już jest bardzo dalekie, prawda, od wyznaniowości. Państwo podporządkowuje sobie Kościół, a przynajmniej bardzo się stara podporządkować sobie ten Kościół, a my dzisiaj słyszymy postulaty o rozdziale Kościoła od państwa. To jak to oceniać? Znaczy, w XIX wieku bardzo silny jest jeszcze idea rozdzielenia Kościoła i państwa. W XIX wieku jest czymś absolutnie nowym. Jest czymś, co nie miało precedensu w historii Europy, więc ona budzi bardzo duże opory. Chociaż zaczynają pojawiać się głosy w Kościele, prawda, i że, prawda, wobec tego uzależnienia może byłoby lepiej, prawda, wprowadzić rozdział, ale to są głosy pojedyncze, słabe i generalnie, prawda, kongregacja na przykład taką możliwość od razu odrzuca, że to się wydaje czymś tak rewolucyjnym, tak niebezpiecznym, że tego się jeszcze, prawda, nie rozważa. Natomiast z punktu widzenia władz świeckich to też nie ma woli, żeby to rozdzielić, ponieważ przy rozdzieleniu, rozdzielenie oznacza utratę wpływu na Kościół. I tego, prawda, żadna władza świecka w tej epoce sobie nie życzy. Prawda, tutaj chodzi o utrzymanie kontroli nad Kościołem, a nie o separację. Dobrze, ale w pewnym momencie ten postulat rozdzielenia jednak dojrzewa i zaczyna nabierać kształtów. Z czym on się wiąże? Czy on się nie wiąże czasem z tym, że Kościół został doszczętnie obrabowany? I porozmawiajmy o rozdziale Kościoła od państwa. Czy to
z punktu widzenia Kościoła, w perspektywie tego wszystkiego, o czym Pani mówiła, jest rzeczywiście tak niekorzystne, jak się wydaje niektórym ludziom, którzy są szczerze oburzeni tym i którzy szczerze stoją po stronie Kościoła? W XIX wieku to się jeszcze wydaje ludziom Kościoła, prawda, czy doradcom papieża, czymś nie do przyjęcia. Taka, prawda, taka rewolucja, taka zmiana, tak samo jak się wydaje przez długi czas nie do przyjęcia, no, możliwość do zaakceptowania funkcjonowania stolicy apostolskiej, czyli najwyższej władzy kościelnej, bez władzy doczesnej papieża, bez tego terytorium świeckiego. Po utracie tego, prawda, państwa kościelnego w 1870 roku ostatecznie, prawda, przez papieża, okazuje się, że może, prawda, jednak Kościół funkcjonować bez tej podpory. I tak samo z czasem okazuje się, że ten rozdział Kościoła od państwa nie jest dla Kościoła, prawda, jakąś tragedią, prawda, wręcz przeciwnie. I to, prawda, to mówi potem, tu dokładnie nie pamiętam roku i okoliczności, ale Jan Paweł II mówił o opatrznościowym, prawda, wydarzeniu, jakim była utrata doczesnej władzy przez papieża. Że to Kościołowi wyszło na dobre i także tutaj jest po prostu z czasem inne rozeznanie w tej kwestii, prawda, ze strony Kościoła. Dobrze, bardzo dziękuję za wywiad. Na tym kończymy. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś spotkamy się przy jakiejś innej okazji, przy innej konferencji i będziemy mogli porozmawiać na jakieś inne zbliżone do dzisiejszego wykładu tematy. Dziękuję uprzejmie.